Jeden jest, przepraszam za sformułowanie, taki sąd, to jest pomysł pana Mariusza, taki sąd konfederacyjny, który jak się coś dzieje, zbiera się te 5-6 osób, rozwiązuje problem i chodzi o polubowne. Nie będę ja rozstrzygał, każdy nie czuje się na siłach rozwiązywać każdy problem, każdego konfliktu. To jest logiczne. Bardzo proszę, jak pan przedstawił swoją, to jest wniosek ziemi częstochowskiej. Ziemia Częstochowsko-Myszkowska. Panie marszałku, Izba Poselska. Wnoszę o postulat o stworzenie Sejmu Sądu Skonfederowanego przy Sejmie Walnym. Uważam, że do rozstrzygania sporów nie powinniśmy obciążać pana marszałka, tylko wybrać 6 osób, które będzie rozstrzygać spory między posłami. Bo nie może być taka sytuacja, że my tu wchodzimy i kłócimy się między sobą. Bądźmy kulturalni. Rozwiążmy to między sądem. Tak uważam, że tak będzie najlepiej. Jest to nawiązanie do tradycji przy sądach, przy konfederacjach, bo konfederacja na czym polega? To ja mówię, konfederacja to jest wojna. Sejm walny skonfederowany oznacza, że rzeczywiście ma ograniczone i pan powinien cieszyć się, że to jest konfederacja, bo jakby to nie była konfederacja, to by na każdym sejmiku można było odwołać marszałka. Znaczy każdym by trzeba. W sejmie skonfederowanym nie robi się tego, jest mocniejszy. Ale wtedy trzeba tym bardziej respektować to, co powiedział pan Cezary, lojalność dla celów konfederacji. Jeżeli ktoś już nie uważa, że trzeba to państwo odpartyjnić, to on po prostu rezygnuje z tego. To nie jest normalny sejm stały, to jest zupełnie inna formuła, która wymaga rzeczywiście zorganizowania sejmu. Tutaj nie jest napisane, ile osób ma być, pan proponuje 6, ja bym się zgodził. Z własnego gronia 6 czy 5, które zajmuje się na bieżąco, jeżeli jakiś spór, szybko przerywamy, sąd się zbiera, podejmuje decyzję i ja się podporządkuję, tak? Z własnego grona wybieramy. Teraz jest tylko problem, czy to był sejm kadencyjny, czy na każdej obradach jutro podejmiemy tej sprawie decyzji, ja uważam, w sprawie tego wniosku. Może on jest, ktoś oczywiście powie, że nie było go w porządku obrad i tak dalej, możemy to przerzucić na wisić, nie widzę problemu, ale żeby już takie sytuacje nie miały miejsca, że nie radzimy sobie z tym problemem, bo widocznie dzisiaj było coś, pan chciał zabrać głos, tak? Proszę bardzo. Wydaje mi się, że jeżeli wszyscy zostaliśmy zaproszeni przez pana i zaakceptowaliśmy te warunki, to wydaje mi się, że pan powinien być sędzią, bo to są pana warunki, to jest pana konfederacja, pan ją zawiązał. Może i też racja. Ale to do jutra. Ale możliwe, że pan jeszcze ale to do jutra. Tak? Słuchajcie, to do jutra zostawiamy ten problem, bo rzeczywiście ma pan tu dużo racji. Ja będę umiał, bo na razie nie widzę takich zagrożeń. Wszyscy wchodzimy z założenia, że pan jest tym szlachetnym Polakiem, chce dobra, tak? Wszyscy widzimy co się dzieje, że pan nie mąci, nie miesza, nie zmienia zasad gry. No ja tylko powiem tyle, nie było tego w porządku, więc na pewno tego, ale daję to do przemyślenia, no przynajmniej do Wiśnicza w takim razie po pana głosie, bo nie możemy tego debatować, to bo nie było w porządku, ale do Wiśnicza, zastanówmy się, czy nie byłaby ta formuła, no wie pan, ja jakby cytuję, pan jest takiego zdania, ale nie każdy musi być taki, ja dziękuję, że pan ma takie zdanie, ale nie każdy musi mieć takie zdanie. Jeśli można bardzo króciutko. Bardzo proszę, dziękuję. Chciałem panu odpowiedzieć, bo mam doświadczenie, ponieważ na pierwszej sesji założycielskiej naszego sejmiku powołaliśmy zgodnie z tradycją koło porządkowe. I to po prostu bardzo pomaga marszałkowi, bo inaczej wszystkie konflikty spadają na niego. To nie jest żadne wotum nieufności wobec marszałka, że powołujemy sąd. No to jest pomoc, to jest kwestia organizacji. Tak, ale chodzi o to, żeby odciążyć pana marszałka, żeby on dbał o to, do czego jest powołany, do procedowania, a sprawy konfliktowe po prostu one bardzo wiążą, bardzo emocjonalnie wyczerpują. Chodzi o obciążenie pana marszałka, to nie jest żadne wotum nieufności. Znaczy, ja powiem tak, ja na Wiśniczu to poruszę, bo teraz nie możemy tego jutro dzisiaj. To jest problem na przyszłość, żebyśmy systemowo rozwiązali problem. I wtedy ja i tak decyduję, bo tu nie chcę przyczyć, że ja mogę podjąć decyzję, ale jeżeli nie czuję się na siłach, albo jestem stroną tego sporu, tak jak dzisiaj, to jednak powinienem to zaś w ręce niezależne, prawda, w tym sensie. Także jeszcze bym chciał, proszę, ale szybciutko. To tylko szybko, ja bym proponował, żeby już podawać propozycję członkostwa. Żebyśmy się przespali z tym, przedyskutowali, bo to jest naprawdę bardzo istotne. Są dwie możliwości. Okay. Nie będzie tak na pewno, że wybierzemy 6 i nagle z tego 6 przyjdzie 3, mamy problem. Ja bym proponował jednak, mało tego, też powiem tak jest, że ktoś płynął na nich, bo co teraz mają, to słuchaj, jak ja zaprowokuję tybie, to nie. Więc ja proponuję, żeby to było nawet w tej formule, to jutro to przegłosujemy, żeby na przykład było losowanie 6 osób z grona. 6 osób jest w sądzie, nie może, tak jak jest ławników w stanach, to nie można mówić. W związku z tym 6 głosów, bo mamy już to gremium powołane i w razie coś się dzieje, momentalnie cedujemy na te 6 wylosowanych, zawsze mamy ten sąd, on się zmienia, prawda? A jak wylosujemy z konfliktowanego?
On nie bierze. No to musiałby się wyłączyć z tego postępowania, bo żeby wtedy dolosować kogoś, bo może też tak być. Damy sobie z tym radę, ja jestem spokojny. Na razie to ad hoc możemy zrobić. Ad hoc, nie potrzebujemy tego. Jest problem, ja przerywam, mówię, szybko wybieramy 6 osób, przerywamy na 20 minut, oni podejmują decyzję, jak w ogóle jeden, mówią tak, albo to się da od razu, albo to trzeba odłożyć na sesję. Wiecie, o co mi chodzi. Ale ten problem... Dobrze, to, ale to jutro. Panie... Słyszał pan, panie Jacku, no właśnie, że jutro przedyskutujemy ten problem, dobrze? Zastanówcie się z tym, moja propozycja jest taka, żeby na każdej sesji obwoływać, pięciu, sześciu, prawda, i losować, i oni w danym dniu rozstrzygają problem, prawda, ani ja, prawda, ceduję te problemy, chyba że jest problem, który mnie nie przekracza, żeby tak jak pan powiedział, że ja podejmuję decyzję, ale ja już czuję się albo bezsilny, albo to się może zdarzyć, albo stroną, no to przekazuję temu sejmowi. Nikt nie może mi zarzucić bez losowania. Drodzy Państwo, ostatni sam uchwała i zamykamy dzisiaj. Chodzi o te sprawy energetyczne, bo byśmy jałowo, dużo żeby stracili czasu. Miejmy nadzieję, że każdy coś przemyślał i wyciągnie wnioski. Chodzi o to, żeby przegłosować uchwałę sancyt, że nawołujemy po pierwsze, my prosimy, żeby ta nielegalna znowu władza, jak funkcjonuje, żeby miała strategię, bo my się nie mamy do czego odnieść. Natomiast my wyrazimy swoją strategię, czyli z jednej strony nawołujemy, przekażcie nam narodowi strategię energetyczną, a nie róbcie po prostu, że my nie znamy waszej strategii. Strategia jest podstawą funkcjonowania, bo to jest po prostu przedstawienie, co my będziemy robić. Więc ja proponuję, żebyśmy przegłosowali, że my chcemy strategię energetyki zrównoważonej i opierania wszystkich rozwiązań na technologii krajowej. Czy coś jeszcze zapomniałem? Chodzi o to wyczyszczanie. Coś jeszcze? Panie Marianie? Nie, pan tu pomoże. Się, że ten temat jest trudny i kłopotliwy. Ale musimy ale spróbujmy na ten sposób może zacząć. Że mając na uwadze dobro Polski, liczymy na to, iż rząd i parlament przeprowadzi analizę wydatkowania funduszy unijnych oraz udziału firm zagranicznych i pozycji firm polskich przy realizacji tych przedsięwzięć. Ciągnąc tak po takim wstępie, możemy wtedy przejść do zagadnień strategii gospodarowania energią oraz analizy, kto ma być beneficjentem. Dlatego, że w odniesieniu do energii zielonej beneficjentem są po prostu koncerny, a nie po prostu gminy czy powiaty. Czyli jeżeli kocioł energetyczny w Szczecinie ma 180 MW i czyści 700 tysięcy ton biomasy z terenu województwa, na Akademii Rolniczej w Poznaniu mówią, że nie można wyczyścić po prostu województwa. Drodzy Państwo, zrozumiałem. Panie Marianie, ja proponuję jeszcze bardziej uprościć to. Jak pan mówi dosyć językiem takim, przepraszam za słowo, trudnym, inżynierskim, niech pan siądzie, ja powiem tak. Przegłosujmy, padło to takie słowo, ja uważam, że to jest słowo klucz. Jeżeli pozwolicie mi tak, energia, żebyśmy mieli energetykę, czy rozwój energetyki, jednak my, ja bym się opierał na tym, że my jako Sejm Walny wybieramy taką formułę, taką strategię energetyki zrównoważonej. Nie wchodźmy w szczegóły, bo ja czuję, że tam w tym słowie jest wszystko zrównoważone, żeby zdywersyfikowane jest zrównoważone, ale jednocześnie energetyki ekologicznej i opartej na naszej własnej technologii, wierzymy w naszą technologię, na naszej polskiej myśli. Czy takie coś możemy przegłosować? Tak, czy jest to przyjęcie? Ale to ma być jedynie nasza, tylko może nasza. Ma być to wniosek do rządu? Nie, to jest nasza decyzja, oni się muszą, bo my traktujemy, że oni muszą to respektować. To jest nasza strategia, oni muszą to respektować. Nie będziemy prosić tego rządu, bo to jest bez sensu. Ja uważam, to jest bez sensu. Znaczy to ja tak uważam, że... No po prostu musimy być konsekwentni, skoro ich nie uznajemy, nie będziemy ich prosić. Oni muszą to wysłuchać, bo my jesteśmy Sejmem, a ten Sejm musi szanować tamten rząd. Jak nie szanuje, to mają problem, tak? Ale ja mam z tym na przykład problem, że akurat to możemy przegłosowywać, ale na temat wystąpienia do Andrzeja Dudy o zasygnowanie budżetu na Sejm Walny nie możemy. Wie pani, już było to mówione, nie, bo to jest, tam byśmy prosili, a to my ich nie prosimy, żeby, my wydajemy, możemy przegłosować, ale skoro nie ma tej zgody, że o respektowanie nas i... Ale jak to nie ma zgody, żeby... Pani Beato, zaufajcie, ja was proszę, na tym etapie zaufajcie. Przegłosujmy, jeżeli, bo się za chwilę rozejdziemy. Dajmy sobie jeszcze 10 minut, jeżeli nie przegłosujemy, to ja zamknę to posiedzenie, znaczy ten dzień.
Ja proponuję, jeszcze raz mówię, przegłosowanie uchwały Sanchezu, że my jako Sejm Walny domagamy się, wiadomo komu, że Sejm głosuje pod rząd, że rząd... No ale jak to możemy się o to domagać, a o to się nie możemy. Ale tamto zostawmy, proszę Pani, przynajmniej może jutro to ruszymy. Zaczniemy nową godzinną rozmowę, to już było przedyskutowane, przedebatowane. Się na to nie zgadza. Pani musi zrozumieć, że ja muszę szanować, Pani tak uważa, ale inna ziemia tak nie uważa, a ja muszę... Zrozumcie to. Mam wątpliwości, też jako człowiek mam wątpliwości. Naprawdę mam wątpliwości, czy musimy. Pani to wszystko odnosi do siebie, Pani Brato, pomożemy. Żeby Pani uspokoić. Pomożemy. To nie jest pierwszy raz, że występuję o to, żeby nie było selekcji ekonomicznej posłów ziemskich. Wie Pani co, to wymaga jeszcze debatowania, ja proponuję, bo żeśmy dzisiaj na ten temat dużo rozmawiali. Ale zamknijmy tą część. Ta druga część Sejmu Gospodarczego nie została zamknięta, proszę mnie zrozumieć. I możemy jutro, bo mamy cały dzień, wrócić do sprawy dotacji, ale zamknijmy tą część gospodarczą. Bo ta część popołudniowa jest gospodarcza, a my wchodzimy znowu na deputację, co jest częścią pierwszą właśnie zamkniętą, nie? Także, no według mnie nie jest zamknięta. To też. Jutro możemy do tego wrócić. Wszyscy się prześpimy, ja też, i zmienimy zdanie. Mamy jutro czas, naprawdę. Ale dzisiaj zamknijmy tą część gospodarczą, bo jutro nie chcę wracać już do części gospodarczej. Dajcie mi to zamknąć, a jutro po prostu możemy do tej sprawy wrócić jeszcze. Ja zapytam się, jutro obiecuję Pani, że zapytam się, czy Sejm chce podjąć tą debatę i będziemy kontynuować. Katowice, ale dzisiaj prześpijmy się z tym, tak? O właśnie, no więc właśnie. Dajmy sobie czas, naprawdę. Czyli jest taka zgoda, żeby, mówię jeszcze raz, podjąć uchwałę Sancyt, to byłoby ostatnie dzisiejszego dnia, o tym, że my określamy strategię rozwoju polskiej energii czy energetyki jako strategię energetyki zrównoważonej. Strategię, co to oznacza? Że opartej częściowo na węglu, opartej na tym, ale generalnie to wszystko ma być ekologiczne, ja tak uważam, ekologiczne. I wszystkie te elementy składowe, czyli oczyszczania, ochrony środowiska i tak dalej, mają być oparte, ten drugi element chyba ważniejszy, na technologii polskiej. No tu zdecydowanie się domagamy technologii polskiej. Nie uważamy, że sobie nie poradzimy i tylko w wyjątkowej sytuacji, kiedy nasi przyznaliby się naukowcy, profesorowie, że no nie dają rady, to tylko w tej sytuacji można by. Ewentualnie za zgodą sejmiku, Sejmu Walnego i Sejmu Ziemskiego możemy to ograniczyć. Że tylko wtedy, jeżeli my na to pozwolimy, można coś poza. Jeżeli ktoś to uściśli, to proszę uściśli, bo będziemy głosować. Ja dodam jeszcze proszę jedno zdanie, dlatego że to zdanie jest po prostu bardzo istotne. Bardzo proszę. Mianowicie po prostu to, jak Pan tutaj sformułował, z dopisem bez preferencji kapitału zagranicznego. Całe zyski... Ale skoro to jest, mówimy o naszych... Aha, bez preferencji... Bo oni kupią nasze technologie. Chodzi o to, że polskie firmy są podwykonawcami. Certyfikaty zielone i pieniądze... Proszę, to zdanie. Bez preferencji kapitału zagranicznego. Nagrało się. Proszę, teraz Pan jeszcze ostatni, słuchajcie, przysługuje przegłosować. Pozycja sformułowania również drugiej części zdania. Jako strategiczne uznajemy niezależność energetyczną państwa polskiego i narodu. W związku z czym uzupełniamy, czy w formie rościmy sobie całość tych cennych złóż, które są w naszym posiadaniu. Tak? Nie róbmy tak, że za chwileczkę ktoś nam to będzie sprzedawał nam te złoża. Tak? Ktoś będzie wydobywał i będzie nam je sprzedawał. Tak? Dziękuję. Czyli, drodzy Państwo, jest to trudny temat, bardzo trudny, popatrzcie, jaki on jest skomplikowany, bo była tak, geotermia, była energia, było oczyszczanie, tak, czyli oczyszczanie, ochrona środowiska, oczyszczanie tych odpadów. To są bardzo, wierzcie mi, bo ja z tymi ludźmi rozmawiałem bardzo długo, są bardzo nowoczesne i cały świat nam zazdrości, ale wcześniej patrzy, jak ten nasz Sejm sprzedaje się i kupczy i korzysta z innych 10 razy droższych, 10 razy gorszych technologii. No, musimy żywność, ekologiczna żywność. Ekologiczna żywność jeszcze, tak, o której mówiłem. Ale tam już było głosowanie odnośnie, byśmy przegłosowali na szczęście, natomiast tu żeśmy nie przegłosowali. Więc poddaję pod głosowanie, proszę Państwa, już głosujemy. Czy jesteśmy za tym, żeby określić strategię naszej rozwoju, naszej energetyki, ale też energii, przez energię rozumiemy energię zawartą w ziemi, czyli energię geotermię, prawda? Każdy wie, o co chodzi, energię wiatrową, żeby to wykorzystać w sposób bardzo zrównoważony, roztropny i rozsądny, ale z wykorzystaniem polskich technologii i polskiego kapitału. Czy możemy nad tak zagłosować? To jest za to, proszę podnieść zieloną kartkę. To jest przeciw czerwoną, a kto jest wstrzymał się żółtą. To będzie ostatnia uchwała Sancy. Przeciw.
Radny się. I tak jest, drodzy Państwo, trzymaliście ziemsko. Bardzo dziękuję Wam za to, bo już za 5 minut zamykam. Bardzo proszę. Tutaj ja bym Pan poszedł do kamery. Czyli głosowanie na uchwałę sankcję o temacie, o przyjęciu przez Sejm uchwały strategii energetyki zrównoważonej opartej na polskiej technologii bez preferowania kapitału zagranicznego. Tak, polskie kapitały, dokładnie tak. No i preferowaniu polskiej myśli technicznej a propos technologii oczyszczania spalin. Tak. I nie tylko. W energetyce i w przemyśle. Ile, jakie głosowanie? Dwanaście ziem było za i jedna ziemia oddała głos przeciw. Czyli zdecydowaną większością tym razem, zdecydowaną większością przegłosowaliśmy tą uchwałę sankcji, drodzy Państwo. I ja w uwagę swojego urzędu marszałka sejmowalnego oświadczam, że przegłosowaliśmy uchwałę sankcji do energii, rozwoju energii, energetyki zrównoważonej z respektowaniem polskiej myśli technicznej i polskiej technologii, a przede wszystkim polskiego kapitału i bez preferowania, to co mówił Pan Marian, kapitału zagraniczne i wiadomo. Robimy to w interesie Polaków. Wykładnią tego zapisu jest to, co było dzisiaj debatowane. Jeżeli ktoś chce rozszerzenie wykładni, a poza tej uchwały, co miało na myśli, to proszę sobie obejrzeć całe te debaty, znaczy całe te wykłady, co mieliśmy na myśli. Chodzi o geotermię, chodzi o wykorzystanie zasobów ziemi, chodzi o wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej, etc., etc., wszystko, co mają do dyspozycji Polacy i wykorzystanie polskiej myśli technicznej do oczyszczania. Proszę Państwa, ponieważ chcę zamknąć, a jeszcze jest głos, to tak, bardzo proszę. Bo ja przeciw głosowałam, chciałam powiedzieć. Bardzo proszę. To się Pani przed ziemią wytłumaczy, Pani Radna. Nie przed marszałek Sejmiku Ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiego, Ada Andrzeja. Więc proszę Państwa, pod sam koniec marszałek Ryszczyński użył wiatrowej, solarnej. O tym nie było mowy, panie marszałku. Ja uważam, że wiatrowa, wręcz odwrotnie, wiatrowa na słupkach wypadała fatalnie, a solarnej w ogóle nie było w tych wykładach. Uważam energię z paneli solarnych, produkcji Siemensa w ogóle za bardzo szkodliwą. No, ale to pani mówi, za to, że nie przegłosowali. Na razie nie ma. Nie, bo pan właśnie przed chwilą włączył geotermię i połączył to pan z wiatrową. Nie, bo ja miałem każdą tę energię, żeby było. O atomowej nie było prawie ani słowa. Żeby ją wyłączyć i żeby Polska nie budowała elektrowni. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że takiego rodzaju uchwała, jak w tej chwili była, no ja jako prawnik nie mogę zaakceptować, bo to jest zabawa, proszę Państwa. Drodzy Państwo, dlatego jako prawnik, jak Pani powiem, jako prawnikowi. Musi być do prawa zawsze wykładnia. Wykładnią są te dzisiejsze debaty, ponieważ tu nie było energii wiatrowej, atomowej i tak dalej. W związku z tym nie rozszerzajmy to, co Pani to rozszerzyło. Ja powiedziałem, że wykładnią tego, co było dzisiaj. Chodzi o to, że ma być na węglu oparta i na geotermii. Natomiast nie na węglu brunatnym. Chodziło o węgiel kamienny. Nie na węglu brunatnym, nie na wiatrze, nie na solarach. I nie atomie. Nie na atomie. Ale już Pani to doprecyzowała, więc teraz się nagrało. Więc to jest doprecyzowane. W zagadnieniach technicznych my nie jesteśmy w stanie wszystkiego dopiąć, biorąc pod uwagę opinię profesora Matkiewicza, który proponuje, żeby wziąć technologię plus elektrownię. My nie możemy się zamknąć technologii. Jest profesor Matkiewicz, dał propozycję, wydał do niego napisać list. Jeszcze jeden punkt, drodzy Państwo, się rozkoczymy. Jeszcze mamy dwie minuty. To kwestia do Panie Marszałku, bo rano Prychwa była jedna z pierwszych ziemi katowickiej. Posłuchajcie. Czy jak Pan
pan zapatruje się, bo to pan rozumie jako przewodniczący, że wysyła... Znaczy, pan Ziemia Katolicka prosi, żebym ja wysłał telegram, czyli pismo do rządu Francji z ubolewaniem na to, co się stało. No, to już było. Nie jestem tego przekonany, ponieważ jak mi sobie... No ale możemy to jutro przegłosować, dzisiaj już nie głosujmy, ja już się zamknę debatę. Ale możemy jutro przegłosować, czy upoważniacie mnie jako Sejm, żeby wysłać kondolencje na przykład, czy idziemy już... No, ale to jutro podejmiemy, dobrze? Przegłosujemy. Zastanówcie się przez noc. Drodzy Państwo, zamykam, bo się nie pytam. Dzisiejszą... Jutro 11.30. 11.30. Może wcześniej? Nie. Tak popisamy i tak musi być. 11.30.